Cześć, witajcie, ja jestem Komornik, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojej nowej serii Cities Skylines. Mam nadzieję, że wam się będzie podobała ta seria, ponieważ będziemy budować miasto. Będziemy budować miasto duże, będziemy miasto budować wydajne. Mam nadzieję, że nie umrze mi i nie zbankrutuje, także zostańcie ze mną i za chwilę rozpoczynamy nową grę. No, także jak mówiłem, jesteśmy w okienku komponowania nowej gry i pierwsza rzecz jest taka, że musimy sobie wybrać jakąś fajną mapę. Na początek może weźmiemy sobie coś ciekawego, na przykład, o, coś takiego. Co tutaj mamy? Mamy połączenie z autostradą, oczywiście połączenie z pociągami, połączenie ze statkami i połączenie z drogami lotniczymi, czy tam jakimiś korytarzami powietrznymi. Więc wybierzemy sobie na pierwszy taki nasz let's play, wybierzemy sobie tą mapkę. Widzimy tutaj bardzo fajną jakąś plażę, także myślę, że sobie z nią będziemy tam jakoś fajnie radzić. No i teraz przyszła pora na nazwę miasta. Pisaliście mi na Facebooku różne propozycje, ponieważ się was tam zapytałem. No i tak naprawdę pojawiały się głosy, żeby zbudować albo Sosnowiec, albo zbudować Komorniki. Ponieważ obie te nazwy są mi bliskie, jak pewnie się domyślacie, albo nie, ja wybrałem, że nazwę tą osadę Komornikami, ponieważ myślę, że fajnie mi się to wkomponuje w kanał, dlatego Komorniki się właśnie tutaj tworzą. Nie będziemy jeździć po lewej stronie, będzie normalny europejski albo ogólnoświatowy prawo pasowy ruch drogowy. No i zaczynamy nową grę. Szybko się to powinno załadować i myślę, że będziemy mogli ruszyć do budowy naszego pierwszego miasta. Korzystam z kilku modów, właściwie z trzech, z czego będziemy tak naprawdę wykorzystywać chyba tylko jeden, który jest na autozapis, więc tyle jest, jeśli chodzi o mody. No i zaczynamy naszą produkcję. Nie zarabiamy nic, nie tracimy pieniędzy, póki się tutaj nic nie stanie. Rzućmy okiem na to, co się tutaj dzieje. Fajne jest jakieś jeziorko. Naprawdę bardzo fajne. Ciekawa sprawa w ogóle, co tu się podziało. Tam jakiś fajny most też widzę. Rozejrzyjmy się w ogóle tutaj po okolicy. Fajne są jakieś wysepki. Powiem wam, że jest dużo jakiegoś fajnego lasu, także będzie można prowadzić w nim wycinkę. No i myślę, że sobie tutaj jakoś będziemy śmigać. Dobra, więc tak, pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, jest na pewno stworzenie jakiegoś wjazdu na terytorium naszego miasta. I to musi być wjazd, który nie będzie stwarzał za dużych problemów. Dlatego ja chciałbym zrobić takie duże rondo, ponieważ jestem fanem takich rzeczy. I teraz wam pokażę fajny trik. Jak widzicie, mamy zablokowane drogi. Nie mamy praktycznie nic. No nic praktycznie. Mamy tylko jedną drogę. Ponieważ chcemy coś bardziej ciekawego od tej drogi, więc wybudujemy sobie najmniejszą rzecz, jaką tylko mogę zbudować za 40 eurosów. I zaraz ją skasujemy. Jak widzicie, mamy teraz więcej tych dróg. Możemy sobie tutaj poradzić jakoś fajniej. No i co w związku z tym? W związku z tym chciałbym zrobić jakieś rondo, chociaż to nie będzie rondo zbyt okrągłe. Będzie to bardziej taki objazdowy, jakiś powiedzmy dosyć spory odcinek drogi, który będzie no taki zapętlony, ale chciałbym, żeby on był dosyć dużej takiej wielkości, żeby ewentualne zjazdy, czy ewentualne zjazdy, które tutaj będą z tej drogi, na pewno się jakoś ze sobą tutaj fajnie komponowały i żeby to nie miało możliwości blokowania się po prostu, bo jeśli jest rondo takie okrągłe, zauważyłem podczas moich tutaj różnych eskapad, no myślę, że wow, o, pięknie, gdyby było rondo okrągłe i dosyć małe, to zbyt duża częstotliwość zjazdów z tego ronda po prostu tamowałaby ruch, bo zwykle tworzą się tu jakieś światła na rondzie. Nie da się po prostu w tej grze ustawić pierwszeństwa ruchu na przykład dla tej drogi, tylko samochody się po prostu zatrzymują przy każdym tutaj zjeździe, także tutaj jak widzicie będzie zjazd, zresztą tutaj są na rondzie są światła, także to się będzie wszystko korkowało. Tutaj będzie na pewno masakra, jeśli chodzi właśnie o ten odcinek. Dlatego być może jeszcze w przyszłości sobie to jakoś tutaj rozwiążemy inaczej. No ale na razie mamy takie kółko, które przy okazji będzie też jakoś, mam nadzieję, fajnie tutaj zagospodarowane. Ja już widzę, że tutaj coś jest w tym miejscu. Widzę to po zmienionym odcieniu, po innej barwie tutaj tej
miejscówki, także tutaj umieścimy sobie przemysł. I tu będzie droga, która będzie na ten przemysł właśnie skierowana. I ona będzie jakąś taką drogą, powiedzmy, też tutaj powiedzmy objazdową, bo tutaj będzie ona się toczyła gdzieś w tą stronę. Nie chcę przesadzić z kasą, bo nie chcę zbankrutować na samym początku. Tutaj myślę, że sobie zrobimy jeszcze jakąś inną drogę, która będzie powiedzmy prowadziła gdzieś tam na północ w przyszłości. Od tych dróg będą się oczywiście też odchodziły jakieś mniejsze dróżki za chwilę, ale to właśnie zrobimy za chwilę. W tym miejscu myślę, że będziemy mogli sobie teraz zrobić też zjazd do jakiejś dzielnicy bardziej mieszkalnej. I ona powinna być powiedzmy... powiedzmy też jakaś taka zakręcona. I myślę, że tutaj na razie się zatrzymamy. I teraz zrobimy sobie kilka jeszcze takich mniejszych dróżek, które będą gdzieś tutaj odchodziły. I nie chciałbym też tutaj znowu blokować tych zjazdów, dlatego może oddalimy się kawałek stąd. I zrobimy drogę tutaj prostą na razie. Fajnie było, gdyby mi to jeszcze pokazało, cholera. Właśnie, coś takiego. No niestety. Niestety mi się to nie uda. Ale jeśli zrobię coś w tym stylu teraz... to jest takie, wiecie, planowanie trochę bez sensu, ale jeśli zrobię to właśnie w tym stylu, to będę mógł sobie tutaj zrobić dużo tych fajnych dróg. Nie chcę tutaj ich na razie łączyć, żeby nie sprawiać tutaj jakiegoś za dużego zamieszania. Dopiero powiedzmy ta trzecia droga będzie tutaj jakoś połączona. I też chciałbym uważać na to, żeby nie robić ich za blisko, bo gdybym później je upgrade'ował, to mógłbym mieć mały problem z tym wszystkim. No i dobra, tamtą drogę ewentualnie też będzie trzeba zupgrade'ować za jakiś czas, więc z tym się jeszcze wstrzymamy w tym momencie. No kurczę, za blisko. Za blisko znowu. Teraz. Tutaj też nie będę jej chyba na razie dodawał. I tutaj, mimo że jeszcze nie mamy po prawej stronie za dobrego połączenia, albo nie, nie będę tutaj na razie nic robił. Zmieniłem zdanie. 34 patyki nam zostały. To miasto wygląda w tym momencie jak ludek i on będzie jeszcze miał tutaj takie nogi odstające, więc myślę, że będzie to wyglądało całkiem śmiesznie. No ale nic, trzeba zrobić teraz te drogi do przemysłu. Gra zapauzowana, wiem o tym. Doskonale o tym wiem, że gra jest zapauzowana. I my sobie zrobimy teraz takie drogi odstające stąd. I tutaj będzie ulokowany właśnie ten przemysł nasz nieszczęsny. Albo i w sumie źle powiedziałem, że nieszczęsny, bo aż tak źle z nim raczej nie będzie. Tym bardziej, że tutaj jest prawdopodobnie jakiś... Co tu się dzieje? Czemu jest... Dobra, robimy drogi. Zrobimy też drogi w tym miejscu. I one będą się tak mniej więcej zachowywały samo jak te na dole. Nie chcę przesadzić z kasą, bo wiem, że będziemy potrzebować dużo jeszcze pieniędzy na ogarnięcie innych tutaj elementów, dlatego na razie się chyba zatrzymam. I zajmiemy się teraz budową sieci wodnej, tak zwanej kanalizacji, którą pociągniemy sobie... Ojejku. Coś takiego zrobimy na całą mapę, żeby wszystkie te domostwa tutaj dostały wodę i połączenie z tą wodą. Też chciałbym, żeby to było w miarę zrobione dobrze. Więc od razu sobie zamontuję trochę tej linii. Wiem, że może mi braknąć pieniędzy za chwilę, ale wiecie co? W sumie w tym miejscu mogę już to przerwać, bo tutaj jest woda. Jeszcze zobaczę, czy tutaj jest miejsce, w którym płynie rzeka i w którym jest... Właśnie, o to mi chodziło, więc teoretycznie mógłbym tutaj wyrzucać odpady. Albo tu mógłbym wyrzucać odpady, w sensie ścieki. A że mam tutaj miejscówkę fajną do poboru wody, to będzie przemysł, to w sumie nie będę miał problemów z tym wszystkim. Stąd mogę wodę pobierać. I to będzie dosyć tanie rozwiązanie. A tutaj mogę gdzieś wodę wywalać. Jeśli mi się uda. Uda mi się. Dlaczego miałoby mi się nie udać w sumie? No. I pięknie. W takim razie to podłączymy do tego.
tutaj pociągniemy jeszcze jedną rurę, która by się łączyła z tym wszystkim. Mamy w takim razie zaopatrzenie w wodę, jeszcze potrzebny nam jest prąd, 12 tysięcy nam zostało, ale potrzebujemy teraz miejscówki na prąd właśnie. I zobaczcie, jakie fajne miejsce. Tutaj jest mega dużo wiatru, który sprawia, że nasze wiatraki wyciągają 8 MW energii, czyli maksymalną swoją wartość. Dlatego ustawimy je gdzieś w tym miejscu. Na razie tutaj przemysłu nie będzie, a będzie natomiast od razu podłączenie do prądu. Oczywiście tutaj będzie jeszcze więcej, zostało mi 6 tysięcy, więc muszę uważać. Więc muszę jeszcze podłączyć kilka tutaj rzeczy do prądu, ponieważ jak się pewnie domyślacie, ścieki nie mają połączenia z prądem i nie mają połączenia z prądem też rzeczy w tym miejscu, także tutaj też będę musiał podciągnąć taką linię, którą oczywiście później skasujemy. Ojejku, za blisko to prowadzę tego. Teraz przejdziemy sobie tutaj przez drogę. Zostało mi 3800 i przez drogę przejdziemy sobie tu. I tutaj na razie będziemy się zatrzymywać, bo będziemy tracić kasę przez jakiś czas. I mam nadzieję, że nie zbankrutuję w tym miejscu, bo nie zrobiłem za dużo rzeczy złych. Ale możemy wyznaczyć teraz miejsca, w których będą mieszkać nasi mieszkańcy. I ja nie chciałbym teraz przesadzić, bo jeśli będę robił to zbyt szybko, to nasi mieszkańcy po prostu przestaną tutaj przyjeżdżać. Więc ja mogę teraz odpauzować grę. Ja mnie nie chcę aż tak szybko. Jedyneczkę proszę. O, jak to działa w ogóle? To jest pełna prędkość. Pojedyncza prędkość. Dobra, i teraz się powinny te domostwa tutaj jakoś pojawiać powolutku i prąd też będzie się dostarczał tymi kablami właśnie. My się będziemy rozbudowywać teraz w miarę w tym kierunku i będziemy też budować przemysł w tym miejscu. Mamy też tutaj zabudowę komercyjną, czyli sklepy i tego typu usługi. I w tym miejscu będziemy sobie właśnie je robić. Jak widzicie, mamy duże zapotrzebowanie tutaj na strefę mieszkalną, więc będziemy sobie ją w miarę wzrostu tutaj rozbudowywać. Mamy na razie na minusie 1200. Fajnie, że ta liczba maleje. Więcej niestety nie zrobię i będziemy przez jakiś czas na minusie. Mam nadzieję, że nie zbankrutuję już kompletnie. I mam nadzieję też, że ci ludzie tutaj będą sobie swobodnie przyjeżdżać do naszego miasta. Mam nadzieję, że ta liczba też będzie malała. Strasznie jest ciężko zauważyć ten czerwony kolor. Mamy 14 osób tygodniowo i 14 mieszkańców w tym momencie, którzy przyjeżdżają do naszego miasta i powolutku zaczęły się, jak widzicie, schody, bo jest też zapotrzebowanie już na przemysł powolutku. Dlatego ja będę się starał ten przemysł lokować w miejscu, które ma połączenie z prądem. Więc na razie zaczniemy może od tego miejsca, od tej ulicy. Tu będzie się pojawiał przemysł i w tym miejscu może się zacząć pojawiać w sumie już strefa ze sklepami. Ich tutaj na razie nie jest potrzeba dużo, dlatego mam nadzieję, że ta kwota minus 205 teraz dokładnie będzie malała i tutaj wszystko będzie się działo. Jest teraz minus 200, więc co jakiś czas zmniejsza się kwota, którą tracimy. Już jest poniżej 1200. My jesteśmy na minusie, wprawdzie nie mogę wziąć jeszcze pożyczki, bo musimy być do tego rozwinięci dosyć poważnie. Dokładnie mieć 460 mieszkańców. Także trochę zejdzie, ale jeśli będziemy mieć już 460 mieszkańców, to odblokujemy sobie podatki i pożyczki. Sorry ogólnie za mój telefon, który gdzieś tam pika. Boże. Czekajcie. Wyciszyłem sobie. No i tak, i to się właśnie teraz rośnie. Rośnie nam nasze miasto nieszczęsne. Potrzebujemy więcej tego i więcej przemysłu. Przemyślę. Rośnij zdrowo. Bo widzę, że tutaj się dzieją różne dziwne rzeczy. Mamy już minus 1000 na minusie. I ta liczba, słuchajcie, zaczynamy sobie nieźle radzić, bo mamy 1113 na minusie tygodniowo, więc za kilka tygodni powinniśmy zacząć zarabiać. Także pierwszy okres może niezbyt fajny dla nas, ale mamy taką podstawę miasta, która mam nadzieję wytrzyma napływ nowych mieszkańców
i już niedługo będziemy zarabiać pieniądze. Ja mogę przyspieszyć w sumie tempo rozgrywki, bo nie ma na co czekać. A tutaj póki zyskujemy ludzi i jest ich coraz więcej tygodniowo, właściwie teraz jest troszeczkę mniej, mamy małe zapotrzebowanie teraz na strefę rezydencyjną, a większe zapotrzebowanie na przemysł, chociaż on też spada. Maleje nam też liczba tutaj mieszkańców niestety, ale spadliśmy poniżej 1000 na minusie tygodniowo i rośnie nam powiedzmy przychód. Jak widzicie, więcej przemysłu trzeba teraz zrobić. Ten przemysł powinien się teraz rozwijać w tym kierunku właśnie. Dlatego wyznaczamy więcej tych stref, on powinien teraz spaść, powinno nam się zacząć znowu więcej osób zbierać i przybywać do tego miasta i powinniśmy zacząć za chwilkę zarabiać. I to będzie pierwszy odcinek. Jak zaczniemy zarabiać, to już będzie z górki, będziemy mieć w miarę stabilną sytuację i znowu więcej mieszkań, nowe osiedla, nowe tutaj tereny pod inwestycje. Robimy sobie jeszcze tutaj. Dobra, i nic na razie więcej nie potrzeba, więc zwiększamy liczbę mieszkańców. Minus 390 tygodniowo zarabiamy, więc myślę, że nie spadniemy poniżej tych 7-8 tysięcy na minusie łącznie. I że sobie za chwilę będziemy zarabiać. Pierwsze momenty gry są dosyć ciężkie, ale jak powiedziałem, tutaj nie będzie raczej problemu teraz z wjazdem i wyjazdem do miasta, bo tutaj nie będzie korków, co jest bardzo ważną rzeczą. Korki mogą być natomiast tutaj, tak jak mówiłem, więc być może to sobie później zmienimy i zrobię jakieś takie rozwidlenie tutaj jeszcze, ale tym zajmiemy się w następnych odcinkach. A co tutaj jeszcze mogę zrobić? Mogę dorzucić trochę miejsc do mieszkania, bo tego nigdy za wiele w sumie, ale ważne jest to, że tutaj mi zaczyna rosnąć właśnie zapotrzebowanie na mieszkania, więc to mnie cieszy. Patrzcie, jak w ogóle mamy teraz dużo osób i minus 136 tygodniowo tracimy, więc już jest naprawdę nieźle. Dobra, więc tu mogę jeszcze dorzucić jedno osiedle, tak jakby. I tu jeszcze mogę ich dorzucić w sumie do końca. Fajnie, minus 16, minus 3 i zarabiamy, jesteśmy na plusie, także już niedługo będziemy zarabiać całkiem spore pieniądze, mam nadzieję. I nasza osada się rozwinie do populacji, która będzie umożliwiała nam właśnie odblokowanie pożyczek i podatków. Podatki będą naprawdę super sprawą, bo będziemy zarabiać dużo, dużo więcej pieniędzy. Będziemy mogli też budować podstawówki, kliniki i wysypiska śmieci. Wysypiska śmieci są zajebiście ważne, powiem Wam. Trzeba też pamiętać, żeby mieć ich kilka. I nie mamy prądu. Zakończył nam się prąd. Boże, pauza. Zakończył nam się prąd. Nie mamy wystarczającej tutaj ilości prądu i teraz nasze miasto będzie cierpiało katusze, a ja nie mam pieniędzy, żeby zbudować tutaj nic kompletnie, więc musimy poczekać, aż dobijemy do tych 460 i wtedy zbuduję. Mam nadzieję, że wytrzymamy i że nie spadnie nam ilość tutaj przybywających do miasta ludzi, bo jeśli tak się stanie, to będę miał problem naprawdę dosyć potężny. 412, 22, 27. Powiem Wam, że robi się niebezpieczna sytuacja, już tak jesteśmy na krawędzi bankructwa w tym momencie. No niekoniecznie bankructwa, ale jest, mamy pieniądze, dostaliśmy dużo pieniędzy dzięki temu właśnie, że zdobyliśmy pierwszego achievementa, taki kamień milowy tutaj. Przy okazji mam też achievementy, sporo z nich już zdobyłem podczas tej gry poza odcinkami, ale być może coś się nam uda jeszcze zdobyć. Dobra, zapauzujmy sobie, zbudujmy więcej prądu, bo bez prądu jesteśmy naprawdę na krawędzi bidy. 8 MW w tym miejscu. 8 MW też w tym miejscu, więc dobra, to powinno na razie wystarczyć. Jak tam woda? Woda na razie spoko. Teraz zbudujemy sobie też wysypiska śmieci. Tyle, że one powinny być umieszczone w takim miejscu newralgicznym. No i patrzcie, tutaj mi się przerwie linia, jak to zrobię. W takim miejscu newralgicznym, żeby można było je później ewentualnie stąd zabrać i żeby też te nasze śmieciarki miały dobry dostęp do reszty miasta, a żeby też nie zaśmiecały tego miasta nieszczęsnego. Wiecie co, może zrobię to w tym miejscu gdzieś. Aha, nie można tu umieścić, bo ta droga jest cholera okrągła. No świetnie, tutaj jest, ale to bez sensu troszkę. Kurde, nie sądziłem, że to będzie taki problem. O, tu można zrobić i tutaj sobie zrobimy wysypisko śmieci w takim razie. To będzie dobre połączenie do całego miasta w sumie. Mam nadzieję, że ona nam na razie wystarczy. Później będziemy mieć też spalarnię, więc to będzie rzecz do późniejszej też instalacji. Dobra,
to w takim razie mamy załatwione. Jeszcze musimy zbudować szkołę w przyszłości i klinikę. Teraz zniknie nam zapotrzebowanie na prąd, mam nadzieję, za chwilkę, bo podłączyliśmy nowe wiatraki, jesteśmy na plusie, mamy kasę. Możemy teraz żyć, jestem zajebistym teraz rezydentem miasta. Właściwie to jestem chyba jakimś sołtysem teraz. Sołtys komornik. Komorników przy okazji. Dobra, mamy zapotrzebowanie lekkie na naszą znowu strefę tutaj ze sklepami, więc zróbmy sobie ją w tym miejscu. To na razie powinno zakończyć to zapotrzebowanie. I dorzućmy sobie więcej miejsc mieszkalnych. I tak to będzie mniej więcej wyglądało w najbliższym czasie. Zwiększmy jeszcze prędkość. To się powinno teraz pobudować. Ja muszę tu uważać teraz na te wszystkie... O właśnie, zobaczmy, jak wygląda ruch uliczny. Widzicie, tutaj się zaczynają troszeczkę już blokować te drogi przy tych zjazdach, dlatego zrobiłem to większe rondo. Wiele osób popełnia taki błąd, że robi rondo malutkie i ono się zapycha po prostu. Nie wolno wam tego robić. Zabraniam wam po prostu. To nie warto, chciałem powiedzieć tak naprawdę, no ale... zobaczmy hałas. Tak, hałas jest tutaj bardzo duży przy strefie przemysłowej, dlatego nie buduję jej przy strefie mieszkalnej. Mamy też tutaj połączenia z zewnątrz. Oczywiście importujemy więcej rzeczy niż eksportujemy. To jest logiczne przy takiej osadzie. Mamy wiatr, mamy zdrowie, jest okropne zdrowie. 52% zdrowia to jest tragedia. No ale nic, my zbieramy kasę na razie. Jak uzbieram kasę, to będziemy mogli sobie coś tam działać i poradzić z tym jakoś. Wypoczynku nie ma kompletnie. Dobra, więc my sobie teraz sprawdźmy, jak wygląda sytuacja ze zdrowiem, ile mnie kosztuje ta klinika. 10 patyków, więc musimy uzbierać te 10 patyków. Zarabiamy na razie prawie tysiaka dziennie. Także jest nieźle. I mamy domki, patrzcie, jakie ładne domki. W ogóle jestem dumny z tego, że robię takie fajne osiedla. Na razie okropne, szczerze powiedziawszy, i nie mam jakiegoś gustu. Ale być może to się później jakoś przerobi, jeszcze zobaczymy. Tutaj na pewno chcę zrobić jeszcze dwa takie odgałęzienia z tego ronda, które będą dalej tutaj gdzieś sobie leciały. Tutaj mamy też las, który będzie warto wykorzystać później. Mamy tam jakieś powiadomienia, ale nie warto na nie zwracać uwagi. No i jak widzicie, mamy znowu zapotrzebowanie na strefy mieszkalne, także już teraz możemy sobie je tutaj ładnie ustanowić. Nawet dam więcej. Powiedzmy tyle. Mamy duże zapotrzebowanie na strefę tutaj komercyjną. Więc co by się tam budowali, to im zrobimy miejscówkę na to i zrobimy też coś do przemysłu. Przemysłu nigdy za wiele. Dobra. I myślę, że jest nieźle. Myślę, że się rozwijamy, także pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Komorniki zostają założone w dzisiejszym odcinku i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Mam nadzieję, że wam się podobało w każdym razie i że tutaj nie będzie się działo nic więcej tak naprawdę złego i że nie będziemy mieli jakichś tutaj katastrof związanych z bankructwem i tym podobnych. No i ja zapraszam was już w tym momencie do następnego odcinka i zapraszam też na Facebooka, do którego linki macie na dole. Także widzimy się w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!